Z małymi problemami technicznymi, ale się udało. Tylko jedno auto przekroczyło metę w Edynburgu na lawecie. Odmówiło posłuszeństwa 100 km przed końcem trasy. Objawy jakie były? Jadę. Mimo to właściciele na swych czterech kółkach krzyżyka nie postawią. My jesteśmy przyzwyczajeni i wręcz głodni tych usterek. Kolejny rajd za 2 lata. Będzie czas na zaostrzenie apetytu.